Siema, tutaj doktor Stalker. Tak jest. A dzisiaj nagrywamy pokazówkę z Outlasta. Tak jest. Wiem, że ta gra miała premierę już spory czas temu. Ogólnie tutaj krótki wstęp. Mam tą grę od czasu premiery. Pograłem w tą grę trochę po premierze. I ogólnie gra jest dosyć straszna. Tak. I nie będę się ogólnie zagłębiał wam w fabułę. Ogólnie w tą grę gram więcej na konsoli, bo dostałem tą grę się dostaje na PlayStation 4 i PlayStation Plus, to się dostaje tą grę jakby za darmo na konsolę. Tak jest. A na PC tam mam tą grę od czasu premiery i ogólnie bardzo mało w to grałem, więc teraz mam zamiar nagrać pokazówkę. Ogólnie trochę już sobie tu pograłem i nie będę zaczynał nowej gry, bo wiem, że z tej gry naprawdę zostało dużo let's play nagrane. I ogólnie wiem, że wiele z was może wie, jak wygląda tutaj nowa gra, początek gry. Dlatego trochę sobie tutaj już przeszłem i zrobimy kontynuację. Zaczniemy po prostu od momentu późniejszego. Tak. Więc w takim razie kontynuujemy. Mam nadzieję, że to nie będzie za głośno ogólnie dźwięki tutaj. Tak mi się wydaje. Chcę po prostu zrobić, żeby dość głośno były dźwięki, bo ta gra ogólnie ma klimat w dźwiękach głównie. Też tu właśnie dużo chodzi o dźwięk w tej grze, które się ogólnie rozlegają dźwięki. Są dość straszne w ogóle. Ok, to może krótkie zbliżenie. Tutaj był bodajże trigger, który obciął nam palce ogólnie i nagrywał to kamerą, która była wstawiona tu. Tak jest, no i ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby jesteśmy reporterem bodajże i po prostu musimy nagrać tutaj i się ogólnie wydostać z tego psychiatryka, bo jest to psychiatryk. I ogólnie mamy tutaj nagrać jak najwięcej rzeczy. Koleś, którym gramy, robi ogólnie zapiski sobie, notatki tutaj. Tak, robi notatki. I tutaj jeszcze mamy dokumenty, które możemy sobie znaleźć w trakcie gry. Okej, więc w takim razie zaczynajmy. Tak jak mówiłem, grałem w to więcej na konsoli, w ogóle zapomniałem już na PC sterowania. Ciekawe, jakby noktowizor, bo już nie pamiętam. Nie. Jakoś był noktowizor. A, F, okej. Dobra, jak widzicie w prawym górnym rogu mamy baterię. Ile mamy baterii? Ogólnie jak zwyczajnie kamerujemy, to baterie nam się nie kończą. Kończą się tylko, gdy mamy tryb nocny włączony. Tak jest. I ogólnie w lewym górnym rogu pojawia się cała rozgrywka, cała jedna nowa gra, ile nagrywamy. Okej, jeśli tu możecie zobaczyć, ile nagrywałem na tym zapisie. Ogólnie, więc zaczynajmy. Słyszycie? Mam nadzieję, że słyszycie, że nie jest to, że nie, za bardzo nie ściszyłem. O, w ogóle dźwięki straszne. Chwileczkę. No, powinno być ok. Chyba. Ok. Jak widzicie, to tutaj się dzieje, to jest naprawdę przerażające. Naprawdę po prostu. No, to jest straszne, jak oni wyglądają, no popatrzcie. O cholera, Trigger! Nie, nie Trigger, zostaw mnie Trigger. Idź sobie, idioto. O cholera, czemu zostaw mnie? No, zostaw mnie. Trigger typało. Gol. Winda. O cholera, potrzebujemy klucza. O. Okej. Straszne, naprawdę to jest straszne chodzenie właśnie w takich wentylacjach. Okej, to sobie przesuniemy. Jak widzicie, koleś, którym właśnie grał, nie ma palca. Tak, Trigger mu go chciał. Zresztą dwóch palców. Okej. Tutaj nic nie ma. Ja to no nic. Może bateria? Nie, nawet baterii. Okej, to idziemy tu. O kuźwa, Trigger! Trigger. Szybko, szybko, szybko. Zamykamy drzwi.
Tak, na pewno nie usłyszał. Lol. Dokąd w ogóle mamy iść? Kuźwa, Trager, no ty koleś! Zostaw mnie, koleś, skąd ty mnie widzisz? Idzie tu, idzie tu, idzie tu! Przesuwaj tą skrzynię szybciej! Szybko! Otwieraj drzwi! Biegnij! Zostaw! Lol, jak on krzyczy. Lol. O, jest, jest, jest! Biegnij, biegnij, biegnij! Szybko! Szybciej, kuźwa! Udało się. Tu nie wejdzie. Ogólnie oni nie mają zwyczaju chodzić po wentylacji. Tak. Dobra. Okej. Okay. Kibel. No dobra. Te drzwi da się otworzyć? Da się otworzyć. A jeszcze sobie pozwiedzamy trochę, wiecie? Tu ogólnie warto szukać baterii. To jest naprawdę to, jest to, co nam się przyda na pewno. A, jeszcze taka ciekawostka. Możemy się tu ogólnie chować. Ogólnie nie walczymy w tej grze. Raczej nie walczymy w tej grze. Raczej się chowamy i uciekamy. Tak. Taki tchórzowski trochę ten koleś, którym gramy. Nie lubi walczyć z tymi wariatami. Kluczyk. Oh yeah. Mamy klucz. Kuźwa, Trager. I te jego nożyczki cholerne. Moje palce oddawaj, Trager. Zapniemy się w kiblu, może sobie pójdzie. A w sumie idziemy na Hama. Idziemy przed siebie za nim. No właśnie. Niech nas pogoni trochę. Goń mnie. Dostał w tyle. Winda, oh yeah. Kluczyk. Udało się. What, Trager? O cholera, udało się. Ja pierdziele, idź sobie, idź. Idź sobie, Trager. Idź. Lol. O cholera, nożyczki ode mnie. I po Tragerze. No. I po Tragerze. O, coś nowego. Czyżby notatka? Tak, śmierć Tragera. No. Okej. Lol, co on ma? Popatrzcie na to. Lol. Dobra. O. Otwieramy. I idziemy. Musi być ciężko bez tych palców. Zamknięte. A tu? Zamknięte. Okej, ale w sumie jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzieśmy tutaj musieli jechać tą windą w sumie, nie? Więc tak w sumie... To... O! Żeby... Nie, myślałem, że będę mógł przejść. Okej, no to nie. Nie, to nie jest chyba to miejsce. Tak, to jest inne miejsce. Wiesz, myślałem, że to samo miejsce, gdzieśmy zaczęli jechać windą, ale nie. To jest inne miejsce. To jest zamknięte. To jest zupełnie inne miejsce, tak. Mamy tutaj... No dajcie baterię, no. Nie, a myślę, że pójdziemy sobie na górę. Żeby nas tutaj miało coś wystraszyć. Jednak nie pójdziemy na górę. Pójdziemy w dół. Okej. O, coś jest tutaj. Te takie kratowate drzwi zawsze praktycznie są zamknięte. O, bateryjka. Baterii nigdy za wiele.
Dobrze. Zegar stoi. Ok, idziemy dalej. Nic ciekawego. Ok. Ktoś tam stoi. A, to ten. Jak on miał ojciec Martin, czy jakoś tak? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like. Nie udało mu się. Meet me outside. We're close now. Okej. Okay. Czyli się mamy z nim spotkać ogólnie. Tu jak zwykle jest ciemno i strasznie. Okej. Okay. O cholera, co tu się stało? Aparat. Ale pootwierajmy tutaj trochę. Może znajdziemy jakieś bateryjki. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Dobrze, idziemy dalej. To ja będę musiał przeładować kamerę. Okej. Okay. Czyli... da się to może wypatrzeć przez dziurki od klucza? Chyba nie. Ale to by była przydatna sprawa. I w sumie by się dało. Tak. O, jak widzicie, kamera już zaczyna się zadowolować, zaczyna migać. Ja sobie ją przeładuję. O cholera, ale ten palec obcięty strasznie wygląda. Dobra. Okej. No nie, no nie, no nie. Szafki, no kuźwa, szafki. A wiecie co znaczą szafki? Czy będę musiał gdzieś uciekać do cholery. Bo już szafki da się chować. I to będzie coś, co będzie mnie ścigać do cholery. O. Ale mamy tutaj jakieś akta. Dokumenty. Dobra, później sobie przeczytam. Teraz tutaj na filmie nie zanudzić. Dobrze. Już jest? Nie. Baterie. Nie ma baterii. Tak. Kolejne drzwi. Fajnie się otwiera drzwi w tej grze. To jest ciekawe. Tu chyba, no, to nic nie będzie. Ktoś sobie wstał i po prostu poszedł. Poszedł tu. Ja też tu pójdę. Ale tak w sumie to te ślady krwi oznaczają tam, gdzie mam iść. Więc najpierw pozwiedzam sobie to, co mógłbym opuścić, idąc tam. Czyli pójdziemy sobie tu. O, ale na to te szafki się nie przydały. To dobrze. No. Tam się pali, ogólnie to jest dym. Okej, okay, skakujemy tam. Wow, jak płonie wszystko. Ten palec, to obrzydliwe. O, ktoś tu jest. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. No, co oni z nimi zrobili, patrzcie. To jest trochę hardkorowe. Get out. Zobaczmy, co zanotował. Ogólnie gra ma bardzo taki ciężki klimat. Bardzo taki właśnie taki przygnębiający i w ogóle. Tak. No. Ja mam iść. Gdzie mam iść? Tam się mam dostać. Ale tam się nie dostanę, bo to płonie. Czyli tutaj muszę iść. Nie, tutaj też nie mogę iść, bo spłonę. Tutaj! Nie, stąd przyszłem. Nie, sam stąd przyszłem. Okej, okay, czyli tutaj mam iść. Lol. I tutaj teraz, tak? Nie mylę się? Mylę się. A może nie? Troszkę jak się cało... O. Okej, okay, i tutaj. A to było coś, co się znajdę. No. Ale w takim razie idziemy tu.
Ta muzyka, mam nadzieję, że ta muzyka tutaj w tej grze nie jest za głośna. To jest muzyka z gry. Mam nadzieję, że mi się do praw autorskich nie przyczepią za te dźwięki z gry. Miejmy nadzieję, że nie. Ogólnie. Ogólnie ciemno. Ale są tutaj notatki. Ale jeśli są notatki, to znaczy, że źle idziemy raczej chyba. Bo ogólnie notatki są takie bardziej, to jest skąd znajdźki, wiecie. I to jest ogólnie takie właśnie do znalezienia sobie na mapie. A, okej. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Kolejny trup. Czy tam coś było? Nie. Myślałem, że coś do podniesienia. A w sumie warto sprawdzić. Nie, nic tu nie ma. Przy radiach leżą czasami baterie. Dokąd teraz? Gdzieś źle poszłem. Nie, serio, dokąd ja teraz mam iść? Bateria, bateria może? Nie. Brak baterii. Źle poszłem, czy jak? A, już widzę. Tutaj trzeba przycisnąć, tak? Tak. Nie myliłem się. I co nas tutaj spotka? Pewnie coś złego. Znając tą grę. I pewnie coś bardzo złego. Znając tą grę. O. Nie mam wody, myślę. Okej. Okay. Czyli już ogólnie kojarzę, czaję, o co chodzi. Pewnie chodzi o to, żeby zgasić płonącą kuchnię. To chyba była kuchnia. Okej. Okay. Ale teraz tak. No właśnie, on. Zapomniałem, jak on się nazywa i ogólnie to jest straszny koleś. Cholera jasna, on jest straszny. Patrzcie na niego. To jest przerażające. Idź sobie! Tylko zęby. On chyba w ogóle warg nie ma. No, nie ma warg. Okej. Okay. Czy mogę się jakoś skrać? Nie, muszę trzymać kontrol. Do cholery raz nie czemu muszę trzymać kontrol. Ale włączę na to wizer lepiej. A, czyli tryb nocny, bo lepiej widzieć, jak on się zbliża. Bo będę mieć trzeba się chować w szafkach. Słyszę jego kroki. Cholera jasna, on tu idzie chyba. On się ogólnie nie przyciśnie, nie? Jak widzieliście, jego rozmiary nie pozwolą mu się tu przycisnąć. Krew. Wytypy! O czym on gada? I co jemu się stało? Czemu wygląda, jakby ktoś mu robił sekcję zwłok? Taka ta gra jest porąbana. Widzisz, to by tak było straszne? Idea, on nagle tak na mnie skoczył, lol, kto by się, że on żyje. Albo coś, to by było przerażające, pewnie bym krzyknął. O ja, to jeden z zaborów. Okej, okay, czyli jeden z głowy. Pora na kolejny. Pora na kolejny. Który pewnie będzie gdzieś w tamtej części. I znowu będę musiał uciekać przed tym driblasem. Wiecie? O kuźwa, idzie tu. Powoli, spokojnie i po cichu. Poczekamy, jak on sobie przejdzie. Idź sobie. No, co z nim się stało? Z cieniami jakieś. No idź sobie, no! Co się gapisz? No. Poszedł sobie. Dobra.
Będę czuł się bezpiecznie, gdy zamknę te drzwi. Okej, teraz będzie trzeba uważać na niego. O, nie będzie trzeba na niego bardzo uważać. Przy nic. Kurde, on się na mnie dowiedział! Biegnij! Błagam, jakieś szafy. Szafka. Właś tam, Kolo. Widział mnie, wyciągnie mnie. Ja pierdolę po mnie. Idź sobie, Cfelu. No, zginę. Nie chcę ginąć. Szybko, coś, gdzie mogę się schronić. Szybko. Jest. Wyciskaj się, błagam, szybciej, bo on cię wyciągnie. Bezpieczny, tutaj nie wejdzie. No i co teraz? I co? Gdzie w ogóle jestem? Ha, tutaj. Trochę się cofnąłem. Gdzie on poszedł? Szybko! Kurde, serio? Idź sobie, po prostu idź sobie! I nie zachodź mi drogi, czaisz? Kurde, co się wpakowałem do cholery jasnej. Pierdol się. Da się przestraszyć ogólnie tej gry, nie? Tu mnie wyciągnie mnie ten. Teraz mnie dogoni. I zrezygnował. Mam farta. Dobra, uciekajmy, może chwila, że on sobie pójdzie. Bo to kurwa jest... się napiję tymczasem. Straszne, na serio straszne. Tak. Tak. Bezpieczniej. Proszę, oby go tam nie było. Oby ten dupek mnie nie widział. Okej, ogólnie mnie nie widział. Czyli mam ogólnie szansę. On idzie akurat w tą stronę, gdzie ja chcę iść, nie? A nie, ja chcę iść tam do przodu. Okej, czyli on poszedł idealnie. Tylko gorzej, jak on zakręci tutaj i pójdzie właśnie. Popatrz, nie, jest, chyba mam szansę. Nie, i tak. Nie wiem, czy on mnie czasem nie słyszał. Bo wolałem się tu schować. Fajnie, że jest zoom w kamerze. To jest fajna sprawa. Jeszcze nie grałem w tą grę na Oculusie. Dobra, myślę, że możemy wyjść i się rozejrzeć. Ja pierdolę, mam przerąbane. Ten koleś tu idzie. A jeśli nie tutaj, to po prostu obok mnie przychodzi. No idziesz ty. Ale ten koleś, w którym gramy, dyszy. Co ja mu się nie dziwię. Musi być niezłe przerażenie. Ukrywać się przed czymś takim. Poszło to. Poszło to se.
Mogłem w sumie zostać, bym tutaj nie przyszedł. Słuchaj, gdzie on polas? Się boję, on tu szedł i nagle zniknął. Ja pierdzielę, ale mam stracha teraz. Chyba on mi teraz wyskoczy. Kuźwa. Ja pierdzielę, no nie gadajcie mi takich rzeczy, że on mi tutaj stoi. Bo zaraz, kurde, się wkurzę na serio, nie? Błagam, niech on tu nie idzie. Nie idziesz tu, prawda? Nie idziesz tu, prawda? Nie idź tu, czaisz? Stoisz tam, czy poszłeś sobie? Bo ja już nie ogarniam, co ty koleś robisz, na serio. Słyszę tylko, jak oddychasz. I słyszę, że się boję i widzę cię! I kurwa, uciekam przed tobą! Ja pierdolę! Zgubię cię. Jesteśmy bezpieczni, ludzie, jesteśmy bezpieczni, czujcie? Żyję, kuźwa, żyję! I on mnie stąd nie wyciągnie! Oby tylko on sobie tutaj nie przychodził, oby on tylko tu nie przychodził. Bo ma zwyczaju sobie szafki otwierać tego po prostu! Słyszę go! Chyba. Dobra, ludzie, próba. I szybko się schowałem, bo on to mógł słyszeć i może zaraz przyjść. Okej. Okay. Dobra, ludzie, próbujmy. Jaka tych dźwięków, kuźwa, nienawidzę, kuźwa! Tak gdzie od szafki do szafki. Tutaj, potem tam jakąś następną. Aha, nie mam tutaj kamery, dobra. Szczaję. Nie wiem kamery. Aha, bo tak, no bo jak się dźwignie, albo cokolwiek się przełączy, to chowa kamerę. Właśnie to jest głupie. To co? W sumie teraz nam nie pozostało już nic, tylko biec do tego przełącznika pompy. I w sumie możemy sobie go... Ja pierdolę. Idź stąd, no błagam cię, no. Ja pierdolę. Wynucha mi stąd! Wynucha! Go, go, go! Dobra, uratowaliśmy się. A tak ty sobie już idź, koleś. No i co? I co? Tu mnie nie dopadniesz. Idź sobie. To było niezłe. Dobra. Poczekajmy, aż on sobie trochę odejdzie i pójdziemy tą pompę włączyć. A tu już powinno być git. Poszedł sobie? Chyba tak. Dobra. Ludzie, mamy farta, go tu nie ma. My się teraz możemy spokojnie odpalić tą pompkę. I się woda wylała. I sobie tam zostawiamy. Gdzie teraz to wszystko płynęło? Tutaj to wszystko płynęło, tak? No i jak pięknie wszystko zgasło. Lol, teraz więc mi tu wyskoczy, żebym żyć. No i teraz możemy sobie tu spokojnie przejść. O, no. I tu wtedy żeśmy nie mogli się dostać. A!
Wybaczcie. Przeraziłem się. Serio? LOL. LOL. Ale się wydarłem. LOL. Muszę się napić. Co to było? Tego się nie spodziewałem, na serio. Ale bro. Prościej. Lol, żebra. Okej. Co my tu mamy? To jest... Okej, dobra. Lol, to było straszne, na serio. Co się z chwilą wydarzyło. Okej. Dobra, no to idziemy dalej. Ogólnie gra do najłatwiejszych nie należy, tyle wam powiem, nie? Coś tu mamy do zabrania? No. W sumie już możemy przeładować sobie baterie. Wow. Lol. Dobra. To cóż, teraz będziemy musieli wyjść na zewnątrz. To chyba dobrze, nie? Będziemy szukać ojca Martina. Sobie tu pozwiedzam, bo możliwe, że jakieś bateryjki będą sobie leżeć. A z tego co widzę, to na zewnątrz najjaśniej nie jest, więc mi się przydadzą te bateryjki. O, ale jest to. To będzie dokumenty. Okej, później sobie przeczytam. No dobra. To wychodzimy. Ja pierdzielę, ciemno jak w dupie. Strasznie tutaj muszę brzmieć. Nawet bym się nie skapnął, jakby zanim by mi coś tu wyskoczyło na ryj prosto. Ale się przestraszyłem go. Dobra ludzie, nawet nie wiem co mam gadać, nie? Ja jestem taki prze... O! Jestem trochę przerażony, nie? Wiem to wszystkim, co tu się dzieje. Dobra, muszę się przeczytać, ja to później przeczytam. Kuźwa, tym... Lol, co tu wszystko się dzieje? Po prostu hardcore. Ja mam tylko dwie baterie. To jest jakiś żart. Co to? Co to? Lolo! Co to kuźwa miało być? To było straszne. Lol. Ha, wymagany klucz. Albo kurde, ludzie myślą, że zakończę tą pokazówkę, wiecie? Dobra, ja zakończę tą pokazówkę. Jak widzicie, da się przestraszyć przy tej grze. Ogólnie... Jeśli ktoś chce się trochę pobać, albo ogólnie lubi się bać, to polecam tą grę. Gra jest... dość dobra, ma nawet nie najgorszą grafikę. Motyw z kamerą jest bajerancki ogólnie mówiąc. No. Więc co? A więc mówił do was Dr. Stalker. To był Outlast pokazówka, no i nara.